Hubert Hurkacz, tenisista Radeko Wrocław, wrócił już do kraju z Australii. Krótką przerwę między turniejami wykorzystał na treningi w swoim macierzystym klubie. Jak mówi najlepszy polski tenisista, wizyty we Wrocławiu to dla niego już rzadkość, ale zawsze przyjemność. No niestety rzadko tutaj bywam, ale to też z jednej strony fajnie, no bo jeżdżę po turniejach, trenuję też tam. Na pewno fajnie jest tutaj móc trenować we Wrocławiu i na pewno jak tutaj jestem, no to tutaj w świetnym klubie mogę grać. Hurkacz wygrał turniej rangi Challenger w Canberrze, później z wielkosztemowym Australian Open pożegnał się już w pierwszej rundzie. Melbourne, no cóż, no był bardzo, bardzo też trudny przeciwnik i zacięty mecz. Na pewno niewygodnie się zgrało z Ivo Karlovicem, także było blisko, ale się nie udało, więc no nic, następnym razem wyciągnę wnioski i wrócę do Australii silniejszy. Jaki jest plan na najbliższe miesiące? No myślę, że na pewno chcę rozwijać swoją grę i to jest moje główne celem, a to gdzie będę, to mogę się znaleźć na pewno dużo wyżej niż teraz jestem. Hurkacz ma już w planie kolejne starty. Teraz polecę na Challengera do Quimper, później Montpellier i eliminację w Rotterdamie. Szef klubu Radeko Wrocław, Rafał Paluch, zawsze cieszy się z obecności najlepszego zawodnika klubu. Bardzo się cieszymy, że Hubert, jeżeli tylko wpada do domu, jest zawsze u nas na obiekcie i trenuje. W tym roku to na pewno będą bardzo rzadkie sytuacje, żeby Hubert trenował we Wrocławiu. Korzystają na tym także inni zawodnicy. Jeżeli przyjeżdża do nas, to fajnie też dla naszych zawodników, którzy trenują, dla Szymona Walkowa. Ma zawsze tu możliwość treningu, sparring partnerów, ale wiadomo, że on już w tej chwili celuje w zupełnie inną półkę. Ale miło nam jest zawsze go gościć. Kariery zawodników Radeko rozwijają się na razie bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo dumni. Cieszymy się, że możemy Huberta oglądać na najlepszych kortach na świecie, w turniejach Wielkiego Szlema. Drugi nasz zawodnik, Szymon Walków, też jest po bardzo dobrym roku. Wygrywał Challengery w Deblu, wygrywał Futuresy. Sukcesy zaczyna odnosić także juniorka Weronika Baszak. W tym roku przypuszczam, że ma ogromne szanse zagrania w juniorskim Roland Garros, w juniorskim Wimbledonie. Także no, wielu naszych zawodników z radekowskich kortów pokazuje się na światowych arenach. Trzymamy kciuki za sukcesy wrocławskich zawodników. Koszykarki Ślęzy Wrocław sprawdzą formę Beniaminka, zmierzą się na własnym parkiecie z Politechniką Gdańską. Drużyna ostatnio miała krótką przerwę od gry o ligowe punkty, a najbliższy rywal, choć punktów ma niewiele, to ostatnio radzi sobie coraz lepiej. Ten mecz w sobotę o 17 w hali AWF przy ulicy Paderewskiego. Koszykarze Śląska przegrali w tygodniu mecz wyjazdowy z GKS-em Tychy. Jedna wpadka to nie powód do nerwów, ale wrocławianie teraz muszą zacząć wygrywać, jeżeli chcą walczyć o awans. Do Wrocławia przyjeżdża teraz ostatni w tabeli zespół SKK Siedlce. Mecz w niedzielę o 20 w hali AWF. Siatkarki Wolej Wrocław także w weekend rozegrają swój mecz. Przed nami starcie z zespołem BKS Bielsko-Biała. Wolej Wrocław mierzyć się będzie z zespołem, który jest kilka oczek wyżej w tabeli. Kibice liczą jednak, że wrocławianki sprawią w tym meczu niespodziankę. Mecz w niedzielę o godzinie 20 w hali Orbita. Od dziś do niedzieli trwa turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w koszykówce. Występuje w nim m.in. Exact Systems Śląsk Wrocław. Dzisiaj o 18.30 mecz Śląska ze szkołą Gortata Politechnika Gdańska. W sobotę o 17.30 wrocławianie zmierzą się z ŁKS-em szkołą Gortata Łódź, a w niedzielę o 12.30 z Krakowem Kraków. Wszystkie spotkania w Kosynierce przy ulicy Mieszczańskiej. Na koniec bilard. Przed nami kolejna edycja amatorskiej ligi bilardowej w La Sezam. Tym razem zaplanowano 15 turniejów plus turniej główny Masters. Łączna pula nagród to 10 tysięcy złotych. Pierwszy turniej eliminacyjny już w niedzielę. Szczegóły na stronie organizatora lasezam.pl.